16 grudnia około godziny 21.30 tuż za stacją paliw w Łagiewnikach na mokrym łuku drogi doszło do zdarzenia drogowego. 24-letnia kierująca samochodem Mini nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do wywrócenia auta. Na szczęście kobieta, jak i pasażer nie odnieśli poważnych obrażeń. Policjanci zastosowali postępowanie mandatowe. To już 19 tego typu zdarzenie zarejestrowane przez naszą telewizję na tym odcinku ósemki w ciągu ostatnich 3 lat.